Kevin, zostałeś trafiony. To zasadzka. Wszyscy za mną. Nic nie rozumiem, przecież tu ich miało nie być. Skąd pan mógł wiedzieć, kapitanie? Tom Mendelsohn. Do diabła. Wycofać się, odwrót. Nie może pan tego mówić, pan został zabity. Kwestionujecie moje kompetencje? Pan nie przestrzega reguł gry. Naszym celem jest pobicie Rosjan za wszelką cenę i wbrew wszelkim regułom. A teraz jazda, wycofujemy się. Kevin, wróć. Błękitna wiewiórka do szarego lisa, zgłoś się. Błękitna wiewiórka wzywa szarego lisa, czy mnie słyszysz? Wzywa cię przeznaczenie. To tylko meldunek. Błękitna wiewiórka do szarego lisa. Tu szary lis, odbiór. Szary lis, błękitna wiewiórka, a to dobre. Gdzie oni wymyślają te nazwy? Pierwsze starcie z nieprzyjacielem, cała kompania wybita lub wzięta do niewoli, odbiór. Powtórz jeszcze raz, błękitna wiewiórko. Pierwsze starcie z nieprzyjacielem, cała kompania wybita lub wzięta do niewoli. Czy zdobyli nasz sztandar, odbiór? Nie, szary lisie, sztandar jest bezpieczny, odbiór. Bardzo dobrze, błękitna wiewiórko. Zamelduj się w bazie i czekaj na dalsze instrukcje. Biff, pora wstawać, kolego. Chyba nie chcesz się spóźnić na inaugurację swego panowania nad światem? Boże, moja głowa. Dzień dobry, majorze. Co wy robicie w moim pokoju? Dzień dobry, panie majorze. I co w moim pokoju robi ten las? Nie mamy zbyt dużo czasu, żeby to wszystko wyjaśniać, ale pokrótce rzeczy mają się tak. Kiedy pan sobie spał, Rosjanie wzięli do niewoli całą grupę Kevina. Natomiast nasza wesoła drużyna czeka, aby poprowadzić ją ku zwycięstwu pod pana dowództwem. Czy byście oszaleli? Ja nie mogę nikim dowodzić. Wczoraj wieczorem przestałem być majorem. Dla nas pan zawsze będzie majorem. Majorem, jakiego dotąd jeszcze nie znaliśmy. No dobra. A mamy chociaż jakiś plan taktyczny? Widzisz, Biff, ja zawsze wyznawałem filozofię, że jedynym kluczem do sukcesu jest kompletny brak przygotowania, a my nie mamy żadnego doświadczenia, nie jesteśmy prawdziwymi żołnierzami i nie mamy absolutnie żadnej strategii. Więc jak? Czyż może się nam nie udać? Ed, meldunek do ciebie z pola bitwy. Czy to błękitna wiewiórka? Nie, to ktoś, kto nazywa siebie Siurnięty Królik. Tu Szary Lis. Kto się zgłasza? Odbiór? Czołem, mówi Elmer Czubek. Szary Lisie, zgłasza się Siurnięty Królik. Mendelsohn? Gdzie jesteś? Generale, jestem tu z moją paczką wesołych szajbusów i szykujemy się do zakończenia tej wojny. Mendelsohn, twoja obecność tam jest pogwałceniem reguł gry. Odbiór. Generale, nie mogę teraz rozmawiać, bo musimy porządzić pewien plan, ale zadzwonimy do pana znowu, kiedy obniżycie podatki. Pewnie ucieszy pana wiadomość, że to nie ja dowodzę tym bałaganem, lecz pański syn. To tyle ode mnie. Ucałowania. Pa. Nie dręcz się, musisz mu dać szansę. Żadnych szans więcej. Jadę tam. Nie, twój syn jest jednym z najznakomitszych młodych ludzi, jakich znam. Ed. To twój syn. Jedyna cząstka DNA, jaka ci została. Na miły Bóg, nie odtrącaj go od siebie. Zajmujcie pozycję i czekajcie na mój sygnał. Sowieckie Sojusz!
Bierzemy was w niewolę w imieniu Akademii Wojskowej imienia Kirklanda. Poddajcie się, albo będziemy zmuszeni was sprzątnąć. Cześć, Max. W samym środku III wojny światowej zjawiasz się nie wiadomo skąd i mówisz: cześć, Max? No tak. A to co? Czemu nie? Tak tylko pytam. Przepraszam bardzo. Ale czy ktoś nie zauważył gdzieś tutaj takiej małej białej piłeczki do golfa? Jest na niej napisane moje nazwisko i adres, ale bardzo małymi literkami. Zwrócę koszty przesyłki. Chodźmy już. Weźcie broń, ale to wbrew regułom. To diabła z regułami, idziemy. Zabrakło im amunicji. Mamy ich. Wstrzymać ogień. Bierzcie ich broń. To żadne zwycięstwo, jeśli wygrywasz za pomocą oszustwa. Zamknij się. Zostałeś zabity. Jak trup może mi mówić, żebym się zamknął? To ty jesteś martwy. Nie. Nigdy. Bo wtedy byłbym tak samo zły jak ty. Nic ci nie jest, stary? Czy jeśli zaprzeczę, to może mnie jeszcze pocałujesz? No, koniec zabawy, miłośnicy sportu. Oddawać broń, proszę. A kto wygrał? Obie strony. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. To chlubny dzień dla całej ludzkości. Nie możemy być równocześnie zwycięzcami. Nie podoba się? W takim razie wszyscy jesteśmy przegranymi. To smutny dzień dla całej ludzkości. Weź i pomachaj nią. To nie do przyjęcia. Dlaczego zawsze musi być zwycięzca i pokonany? Przecież to była tylko gra. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. I teraz powinniśmy wszyscy pójść do jakiejś knajpy, zamówić sobie pizzę i barszcz i pogadać sobie jak mężczyzna z mężczyzną. Ale wy jesteście naszymi wrogami. Sprecyzuj słowo wróg. Dlaczego jestem twoim wrogiem? Bo jesteś Amerykaninem. I to ci wystarczy? Chłopie, przecież ty mnie nawet nie znasz. Więc kiedy znowu nas odwiedzisz, wpadnij do mego domu i posil się przy moim stole. A gdybym miał siostrę, której nie mam, to pozwoliłbym ci jeszcze zaprosić ją do miasta, bo cię lubię. Ale nawija. Chyba sami rozumiecie, że za mało się nawzajem znam, żeby się nienawidzić. Ale jeśli tak nie uważacie, to idźcie i powiedzcie swoim ojcom, żeby tu przyjechali i stłukli naszych ojców. A kiedy oni się nawzajem powybijają, pozwolimy naszym matkom, żeby one zdecydowały o losie tego świata. Przyjacielu, chciałbym pójść do twego domu i posilić się przy twoim stole i nie iść na randkę z twoją siostrą, której nie masz. Ona będzie bardzo zawiedziona. Dobry pomysł.